Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, parafianie, goście, czas pandemii nie służył spotkaniom, koncertom, formacji. Większość rzeczy musiała odbywać się online. No ale pandemia w miarę się skończyła, różne obostrzenia się skończyły. I to nas cieszy, bo możemy znowu spotykać się, aby gromadzić się nie tylko na msze święte, korzystać od tej strony duchowej, ale również od tej takiej strony kulturalnej. Tym bardziej tak jak dzisiaj aura nam dopisuje, wprowadza nas ten klimat takich świąt. Śnieg leży, a teraz nawet sypie i to dość obficie. To jakby zaprasza nas do tego, aby wsłuchać się w kolędy, aby śpiewać je, aby przypominać sobie tę atmosferę świąteczną. I dzisiaj koncert kolęd w wykonaniu trzech chórów. Magnifikat z Zabrza, Lutnia z Zabrza Pawłowa i naszego chóru mieszanego parafialnego Credo. Zapraszam do wchłonięcia tej atmosfery, do ucieszenia się. A po koncercie, jeżeli ktoś chciałby wesprzeć ofiarą, to pod chórem będą koszyczki rozłożone. Także życzę dobrego, owocnego i śpiewania, i słuchania, abyśmy to wszystko robili ad majorem Dei Gloriam, czyli na większą chwałę Bożą. Boże Narodzenie to między innymi czas spotkań z bliskimi, a dla osób wierzących to również czas kolęd i kolędowania. Tradycja ta, zwłaszcza w Polsce, jest bardzo bogata, ale mało kto zastanawiał się, skąd w ogóle wzięły się kolędy. Jak się okazuje, początkowo słowo kolęda nie znaczyło tego, co pod nim rozumiemy. Termin kolęda wywodzi się najprawdopodobniej od łacińskiego kalendę i oznaczał w dosłownym tłumaczeniu pierwszy dzień miesiąca. Dawni Słowianie nazywali tak pierwszy dzień roku związany z przesileniem zimowym, a także noworoczny upominek. Następnie obyczaj ten przeniesiono wyłącznie na święto Narodzenia Pańskiego, a z czasem kolęda zaczęła oznaczać wizytę księdza w domu, pieśń bożonarodzeniową i obrzęd ludowy związany z chodzeniem po domach. Chór Magnificat zapoczątkował swoją działalność w 1998 roku. Dyrygentką od początku jego istnienia jest pani magister Barbara Ogórek. Chór jest zespołem trzygłosowym. W bieżącym roku przygotowuje się do jubileuszu 25-lecia pracy. W repertuarze posiada utwory maryjne, adwentowe, pasyjne, kolędy i pastorałki oraz dzieła klasyczne Mozarta, Bacha, Händla i innych kompozytorów. Zespół występował także poza granicami kraju, między innymi w Katedrze Lwowskiej, w Niemczech w Elisabethfein oraz w polskiej parafii w Koblenz. Chór przygotowuje oprawę muzyczną podczas uroczystości parafialnych, bierze udział w konkursach i przeglądach w innych parafiach. W wykonaniu chóru Magnificat usłyszymy: Gloria, Gloria, zawołajmy, Dziecino słodka, czemu drżysz, Adeste Fideles, W betlejemską świętą cichą noc w opracowaniu pani Barbary Ogórek, Raduj się świecie.
Boże Narodzenie to między innymi czas spotkań z bliskimi, a dla osób wierzących to również czas kolęd i kolędowania. Kolęda, pierwotnie radosna pieśń noworoczna, która współcześnie przyjęła powszechnie formę pieśni bożonarodzeniowej, utrzymywana najczęściej w konwencji religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, w późniejszym okresie komponowana jest również przez wielu wybitnych kompozytorów. Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego nazywana jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy we współczesnym, potocznym tego słowa rozumieniu nie jest wykorzystywana w chrześcijańskich nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter. We współczesnych językach słowiańskich znaczenie to ewoluowało, przechodząc do określenia Bożego Narodzenia i do jego świętowania, śpiewania pieśni z nim związanych i wreszcie do określenia samej pieśni. Obrzędy ludowe powiązane z okresem Bożego Narodzenia w języku polskim nazywane są kolędowaniem lub kolędą. Chór Lutnia został założony w 1919 roku i obchodził niedawno jubileusz stulecia swego istnienia. Od początku ożywiał i animował życie kulturalne dzielnicy Zabrze Pawów. Silnie związany z historią Śląska, od zawsze był ostoją kultywowania tradycji małej ojczyzny. Uświetnia uroczystości religijne i świeckie, koncertował w kraju i za granicą. W 2019 roku otrzymał nagrodę prezydenta miasta Zabrze w dziedzinie kultury. Długoletnim dyrygentem chóru był Jan Cygan. Obecnie zespół prowadzi pani profesor Jadwiga Wandiger. Chór Lutnia Zabrza Pawłowa zaprezentuje nam kolęda Józefowa Franciszka Rellinga, Lulajże Jezuniu mój drogi, melodia amerykańska, Christus Natus Est, Noc cicha w śnie Feliksa Nowowiejskiego, O Holy Night, ta święta noc, którą napisał francuski kompozytor Adolphe Charles Edon.
teksty kolęd pisali bardzo często znani twórcy, tak jakby chociażby Adam Mickiewicz czy Juliusz Słowacki. Natomiast kolędą, która świetnie się u nas przyjęła i śpiewana jest do dziś, jest ta napisana przez Piotra Skargę, czyli W żłobie leży. Z kolei znakomity poeta Franciszek Karpiński napisał tę najbardziej znaną polską kolędę Bóg się rodzi. Warto zaznaczyć, że jej ostatnia zwrotka robiła karierę w najtrudniejszych dla Polaków czasach. Podnieś rączkę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą. Śpiewano ją na kazachskich stepach, na Syberii, a polscy zesłańcy w Kołymie chcieli ją usłyszeć, gdy umierali. Twórcami kolęd byli także między innymi Mikołaj Sęp-Szarzyński i Andrzej Morsztyn, w XIX wieku Zygmunt Noskowski, a na początku XX wieku Feliks Nowowiejski. Kolędę Lulajże Jezuniu Fryderyk Chopin zacytował w środkowej części Skerca Hamol, opus 20. Ze współczesnych kolędy komponował m.in. Witold Lutosławski. Chór mieszany Credo to zespół składający się z dwóch chórów mieszanych działających przy Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi w Gliwicach oraz przy parafii świętego Andrzeja Apostoła w Zabrzu. Od 1999 roku występuje jako chór mieszany Credo pod kierunkiem organisty i dyrygenta Józefa Rutkowskiego. W interpretacji naszego chóru Credo usłyszymy: w tę cichą, mroźną noc, kompozytor François Couperin, a słowo ciałem się stało, Stanisława Głowackiego, Gloria suita kolędowa w opracowaniu Gabsdyla, Cicha noc, ciemna noc, Stanisława Głowackiego, Hodie Christus natus est, dzisiaj narodził się Chrystus, antyfona do Magnificat w nieszporach bożonarodzeniowych, kompozycja Simona Szarsza. Po występie chóru Credo połączone trzy chóry na zakończenie naszego koncertu wykonają wspólnie trzy kolędy. Nad Betlejem kolędę starofrancuską, Zaśnij Dziecino w opracowaniu Rylinga i Któż by nie ukochał Cię Krzysztofa Kagańca.
że jako mówi nam wszystkim dawne, odwieczne orędzie, z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w naszym domu zasiędzie, sercem Go przyjąć gorącym, na ścieżaj otworzyć wrota. Oto, co czynić wam każe, miłość, największa cnota. Bardzo dziękujemy wam, drodzy słuchacze, za udział w naszym koncercie. Dziękujemy również wykonawcom, dyrygentom i ogromne podziękowania dla księdza proboszcza tutejszego sanktuarium, ojca Łukasza Dębińskiego, za pomysł i ogromną życzliwość. Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.